Odciśnie ktoś tam, patrz, 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 patrz. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Dzisiaj będziemy używać taktyki na kleszcza, czyli będziemy jak ten kleszcz na gałęzi czekać na swoją ofiarę i będziemy liczyć na to, no, że pokonamy tą ofiarę. Co wy na to? Pamiętacie, nie wiem czy oglądaliście ostatni odcinek, na ostatnim odcinku właśnie załatwił mnie taki jeden gościu bardzo łatwo. Czekał na mnie gdzieś właśnie w tym miejscu, w okolicy festiwalu Horizon. Czekał, 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 ja przyjechałem zebrać sobie dropa, albo zobaczyć co to będzie. Ty i gościu mnie wyzwał, jeszcze siedział w takich kamieniach, że ciężko było go, wiesz, jakby dogonić, nie? Bo miał fajną furkę. No i lipa. I mnie rozwalił od razu. Także dzisiaj popróbujemy tą taktykę na kleszcza i będę testował różnymi samochodami, nawet słabszymi, nawet mocniejszymi. Zobaczymy. Myślę, że jak dobrze gościa objedziesz, to jesteś w stanie go nawet jakimś, wiesz, gorszym samochodem, dużo gorszym samochodem rozwalić, nie? A tak w ogóle teraz jadę sobie Viperkiem. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek z tym Viperem. Fantastyczny samochód, zrobiłem jego tuning. Na odcinku macie kod, dzięki któremu możecie sobie użyć tego tuningu i sami potuningować. Zobaczcie, on dosłownie sam driftuje. Ja tutaj kierownicy nie dotykam. Patrzcie, co ten chłop robi. O, przesterował sam. Ale zobaczcie, 360 zrobił na prostym pasie, tak? Oh my god, fajna, fajna fura, potestujcie sobie. Naprawdę, naprawdę mega fajne auto. A my lecimy na dropa i nie ma litości dzisiaj. Dzisiaj każdego wyzywam, jesteśmy dzisiaj kleszczem, pasożytem. I będę czekał, no. Jakiś gościu Garbi mnie wyzwał na początku. To będzie fajny pojedynek. Spawnuję się w tym moim ulubionym miejscu. Ale lubię pojedynek Garbi kontra Garbi. Myślę, że co najmniej jeden powinien być na każdym prawilnym odcineczku. Pojedynek Garbi kontra Garbi. A? Ale gościu pojechał w ogóle w złą stronę. Dobra, zobacz, gdzie mamy metę. Jezu. No dobra, pojadę. Zobaczymy, zobaczymy, co się stanie tutaj na tej hopce. No, to się wszystko może zdarzyć. Jedziemy jeszcze kawałek dalej tutaj. Hopniemy sobie dalej. O, gdzieś tu chyba będzie okej. O, się. O, osiągnę, wow, osiągnę maksymalną prędkość tym samochodem. O, jaka chopa. Ja pierniczę. Dobra, go. Ojej, ojej, ojej. Nie wiem, czy ten typ mnie rozwali chyba, bo na kierownicy jest bardzo ciężko tym samochodem jechać do przodu, zwłaszcza jadąc z takiej wielkiej góry, no. Widzicie, ile ja tutaj się muszę nakręcić. W ogóle co to za samochód? Jaki on ma silnik? Jaki on ma silnik, waszym zdaniem, ten samochód? Bardzo niskie obroty ma. Czy to diesel, czy jak? Nie mam pojęcia. Nie no, diesel to chyba nie. Wow! Jezu. Ciężko zgadnąć, jak ten samochód zaraz się zachowa. Ale to jest chyba jedyny moment, kiedy mogę tym samochodem ruszać z trójki. Bo jedziemy z przepaści. Wtedy samochodem można sobie... Wow. Ale wymierzyłem między tymi kamieniami. Ej, to był... Wow. Jest najgorsza okolica do takich zabaw. Dobra, mamy drugi poziom. O, to jest ta kozacka Audisa, która mnie pokonała chyba w poprzednim odcinku, no nie? Ja miałem piąty poziom Porsche, a ta Audisa mnie rozwaliła na łopaty. Ty, ja... Dobra, ja jej użyję do taktyki kleszcza. Tak, szukamy jakiegoś dropu i użyjemy taktyki kleszcza. Fajnie jakby był tutaj drop w centrum Horizon, ale na razie nic nie widzę. Musimy sobie... Jezu, ile tu osób się ściga, dobrze. Jak wygląda strefa? Strefa wygląda tak, okej. Najlepiej by było taktykę kleszcza użyć w miejscu, gdzie jest dużo ludzi oczywiście. No i gdzie jest jakikolwiek drop. Nie musi być dobry, bo z daleka i tak nie widać, jakiej jakości ten dropik jest, no nie? Byleby jakiś był i powinno być okej. Szukamy. Dobra, mam coś tutaj. Jesteśmy w środku samej strefy, słuchajcie. W środku strefuni jesteśmy. Także nie jest to zbyt dobre miejsce, żeby kogoś wyzywać na pojedynek. O nie, ktoś zresztą na mnie jedzie, ty. Co jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Co się tu... Dobra, nieważne, niech on sobie jedzie. To jest X5 chyba. Nie, to jest Golf. Kurde, dropa mi zabierasz, jedziemy. O nie! Nie wyszło mi. Trzeba by wziął takiego samego Golfa. Dawa, jedziemy, ziomek. Drugi poziom kontra... O Jezu, na szczycie wulkanu! Czy my w ogóle użyjemy tego... O, wiem jak tu pojechać.
Tutaj jest też ciekawa opcja z podjazdem. Pamiętajcie o tym, żeby na ten wulkan podjeżdżać nie przez ten las, tak jak niby sobie myślimy, że na wprost pojedziemy prosto do tego punktu, tylko musicie ten las objechać jakby z lewej strony i tu z lewej strony jest taki podjazd. Jak będziecie jechać na tą stronę, z tej strony wulkanu, tutaj jest taki piękny podjazd, bez żadnego drzewka, idealnie można sobie podjechać nawet taką audicą. Patrz jak pięknie, 140 km na godzinę pod górkę. Ta audica jest naprawdę bardzo dobra, to jest drugi poziom, a to jest samochód wymiata. Zobacz jak ładnie. I tutaj mamy quattro, napęd na 4 buty, więc spokojnie nawet sobie i ze śniegiem poradzimy. Ale nie musimy aż tak jechać, możemy sobie myknąć tu na drogę. Pyk. Jedyneczką, zobaczcie, musiałem zredukować do jedynki, to nie szkodzi. Myślę, że mamy sporą przewagę nad tym Golfem, który gdzieś tam z tyłu został. On chyba też ma zresztą napęd na 4 koła, więc to nie jest jakaś tam duża przeszkoda, ale wiecie no. Quattro to quattro. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Gdzie ta Golfina w ogóle? Tak się zastanawiam, w którym miejscu on tam skończył? Musiał omijać drzewa, podjeżdżać pod dużo stromniej, no, grubsze podjazdy, o, że tak powiem. Jak to powinien powiedzieć? Dużo stromniejsze? Bardziej strome? No, chyba bardziej strome, kiedy się to odmienia, nie? Dobra, jedziemy dalej. Idealne miejsce teraz mam na taktykę kleszcza. Ten drop dosyć dobrze widać, jak się zjeżdża z wulkanu i bardzo możliwe, że ktoś się tutaj skusi na to. Ja sobie tu poczekam, jestem skitrany za budynkiem, nie powinienem być widoczny z daleka. No i zobaczymy, tutaj jest właśnie ta słaba poczawa. Ale ja zostaję przy mojej audicy pięknej. Oho, oho, ktoś tam jedzie, ale chyba jedzie pod górkę. Tak, chyba jedzie pod górkę, może zawróci i zobaczy tego dropa. Byłoby fajnie, czekaj, coś tam się zastanawia na tej mapce, zobaczcie sobie. Ale nie, jedzie dalej, jedzie dalej. Oho, chyba mam chętnego. Oby zobaczył tego dropa, oby zobaczył, czekaj, czekaj. Jedzie. Jedzie sobie, gdzieś tam, kurde, jedzie w drugą stronę. Co, nie widział tego? Taki fajny dropik. Porszawa, piąty poziom, halo. Dawaj, chodź tu, chodź. Może zawróci jeszcze. Kurde, on trzeci poziom. A widzę, że ludzie tu biorą już auta z 10. centenarii, jakieś GTR-y i tak dalej. Będzie trzeba trochę tą taktykę poćwiczyć jeszcze chyba. Ale czekam, czekam, może coś z tego będzie. Będę musiał na pewno podjechać pod wulkan, bo strefa kończy się na wulkanie, no ale element zaskoczenia myślę, że będzie tutaj spory, jak ktoś dojedzie do tego dropa, więc jakaś tam szansa jeszcze na wygraną jest. No i tak, skończyłem to. Niestety strefa mnie złapała i nie zdążyłem uciec. Ech. O, chyba nie zdążyłem się ukryć na czas. Szósty poziom kontra piąty, zobaczymy. Chciałem taktykę na kleszcza, tutaj gość jechał prosto do dropu, albo prosto na mnie, tak chyba w pewnym momencie skręcił, jak zobaczył mnie, bo nie zdążyłem zniknąć. Dobra, muszę dojechać ten pojedynek, bardzo dobra jest ta audica RS7, ciśnie, naprawdę bardzo dobre przyspieszenie ma jak na szósty poziom. Ekstra, i przypominam, że w szóstym poziomie mamy chociażby to offroadowe Porsche, które jest tragiczne. To z audicą Porsche nie miałoby szans absolutnie żadnych. Naprawdę, bardzo dobrze przyspiesza. Mogłem jechać drogą tak w ogóle. Gościu też pojechał za mną. Dobra, zjadę na tą drogę, będzie szybciej niż skakać po tych wydmach, nie? O, teraz będzie dobrze. Tutaj troszeczkę drogą. Zobaczcie, ile się czasu na tych wydmach traci. Gościu prawie, że mnie wyprzedził, nie? Ja tylko tam kilka hopek ominąłem. Jak bardzo do przodu jestem teraz. Dobra, tą górkę już sobie normalnie przejedziemy na przełaj i gotowe. Dobra, zobaczymy teraz. Kurczę, jak to wygląda strefa. Okej, okay. Chyba nie jest źle. Jeden gracz, widzę, że gdzieś tam, mam nadzieję, że się zbliży. Chociaż ten drop jest raczej słabo widoczny, bo dookoła są góry. Tam w ogóle ile dropów jest? Ja tu chyba z pustyni będę zaczynał, wiecie? Bo jest, chyba się najbardziej opłaca. O dobra, jedzie, 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 jedzie. Jedzie, 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 jedzie. Jedzie, 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 jedzie. Dawaj, tu dropik masz, ziomek, zobacz. Zobacz, masz dropik. Gdzie on jedzie, ty? Kurde, nie ten dropik. Małego. Dobra, może tu zawróci. Czekaj, on miał pierwszy poziom. Gdzie on pojechał, ty? Cholera, tu chyba nikt się więcej nie przydarzy. Szlak. Pojadę do innego dropu, który będzie miał po drodze. Zobaczymy, może mnie nie zauważy. Czekaj. Okej, czwarty poziom, no. Jezu, już na to powinien przyjechać. Gdzie on jedzie? Ej, on chyba nie wie, o co chodzi w tym trybie.
Dobra, zmieniam miejscówkę, tam ten typ jakiś totalnie nieogarnięty, nie wiedział, o co chodzi. Koło, w miejscu, gdzie jest Bacha, będzie się kończyć meczyk. Zobaczymy, już mam całkiem niezłą furę, ja nie wiem, czy będę ją w ogóle zmieniał, bo tutaj mamy sporo offroadów, żeby stąd wyjechać. A ten samochód jest świetny i bardzo szybki i wysoka prędkość, że można by było go zostawić nawet do końca meczu, na spokojnie. Ile dropów, widzicie to, nie zasłaniamy kamerków, patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What? Ja nie mogę doliczyć, ile tu dropów jest. Dobra, ej, słuchajcie, na szczycie góry, co prawda drop gówniany, ale na szczycie góry jest. Teraz się szybko schować, będzie git, i będzie git, mówię wam. Nawet nie muszę być jakoś schowany za budynkiem. I poczekamy tutaj, zobaczymy. Dobra, jedzie coś, Jezu, ile ja tu czekałem! Jedzie, jedzie, typo. Chodź, zobacz, jaki masz fajny dropik, kurde. Volvo! Volvo masz tu, ziomek. I to, ja nie wiem, czy to nie jest czasem ten sam pomylony ziomek, który gdzieś tam śmigał nie wiadomo gdzie. Ciekawe, czy on mnie w ogóle będzie widział z tak daleka. Ej, ja nie wiem, zabija go strefa, czy coś? Gdzie on jest? Jedzie ktoś od tyłu, pa, 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 pa. Nie, jedzie, o kurde, nie widzą mnie. Tutaj macie dropik, ludzie, chodźcie tutaj, błagam! Przyjedź tu, bo ja chcę tryb kleszcza przetestować. Chodź, chodź, zobacz w tą stronę, tutaj masz piękny drop na szczycie góry, fantastyczny, no chodźże tu. Chodź już, zobacz, zobacz, jaki masz fajny dropik, chodź. No, błagam cię, chodź. Kurde, gdzieś się tam zatrzymał na krawędzi. Mam ochotę go teraz wyzwać na ten pojedynek, pewnie bym wygrał nawet. 10 graczy zostało, została minuta niecała do końca mecza. Co ten typek tam robi? Jadę chyba do niego, wyjaśnić go. No co do ciula? Gnoju, dlaczego nie przyjechałeś zobaczyć, jakiego dropa miałem dla ciebie fajnego? Ja byłem nagrodą w tym dropie, halo! No nikt się nie skusił. Trzeba lepiej wybierać dropy, jakieś bardziej widoczne? Nie wiem, kurde, ale tutaj w tym miejscu Bacha jest naprawdę dużo rzeczy do zbierania, zobaczcie. Najlepszy byłby taki drop, gdzie byłby, wiesz, dookoła pusto i tylko ten jeden, gdzie ja bym stał i czekał, no nie? Wtedy by było najlepiej. Dobra, wiecie co, tu już chyba po zawodach jest, no. Trzeba zawracać. Jestem zniesmaczony, no. Dobra, tutaj zaraz będziemy się rozpędzać i będziemy jechać. Ech, ech. Dobra, już chyba robiliśmy taki pojedynek, czy nie robiliśmy? Nie wiem, kurde, no. No ej, to jest ten typek, nie? Ech. Dobra, tutaj trzeba uważać, żeby przypadkiem nie zahaczyć strefy przy tym, jak się skończy odliczanie, bo ja już tu kiedyś w ten sposób straciłem, wiesz. No wywaliło mnie z mecza, nie? Yo. Tyłu gościa z tyłu trzeba... nie wywali mnie? Dobra, super. Dało się. Tyłu gościa z tyłu trzeba rozwalić. Jak tu pojechać? Muszę szybko zerknąć na mapę. Okej, dobra. To trzeba tu pojechać. Ja chyba gościa zepchałem. Typy jadą tam przy tym wulkanie, ale ja pojadę sobie drogą. Tu jest naprawdę zdradliwy teren. Zaryzykuję, ten samochód, no wiadomo, nie jest najlepszy do jazdy na drodze, po drodze, ale wydaje mi się, że tam naprawdę będzie trzeba dużo skakać, nie? Tutaj ten zakręt można sobie ominąć trochę. Tu aż nie ma aż takich wertepów, można go sobie skrócić ładnie, cyk. Ale resztę, kurde, błagam was, drogą, drogą. Dobra. Railcut. Teraz prędkość maksymalna. Zapraszam. Zapraszam do czatu. Prędkość maksymalna 200. 20, 230. Dobrze jest. Jak na railcuta. Zaraz szósteczka wleci tutaj. I już mamy prostą drogę do celu, zobaczcie. A nie po tamtych wertepach gdzieś po wulkanie czy coś. O, trzeba uważać, bo... Kurde. Nie, zobaczcie, typki mnie tam na początku mocno wyprzedzili i oni są po lewej stronie na mapie, zobaczcie sobie, na radarze, nie? Zobaczcie, jak ja ich teraz wyprzedzam pięknie. Nawet wcale nie jadę szybko. Dobra, goście, jeden już zjechał na drogę, może mnie dogonić, bo jeśli ma szybką furę, a widziałem, że ktoś tam miał 10 poziom centenariu już, to może mnie podgonić, bo będzie miał takie 300 km na godzinę V-Maxa. Dobra, tu możemy zjechać. Dawaj, trailcut! Odciśnie ktoś tam, patrz, 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 patr
Kurde, ale nie udało się zrobić taktyki kleszcza. Kurcze, no. A już taki fajny samochód miałem. W takim fajnym miejscu byłem do dropów, ech. O, za wygraną dostaje się super Willspina. Niezwykłego Willspina, nieźle. Kurde, ja się nie chcę tu ścigać. Jechałem do dropa, żeby się skitrać jako klesz. A tutaj ktoś mnie próbuje, zobacz. Subaru! Ale powiem wam, że ten Macan, to jest Macan, nie? RR. Jest bardzo dobry. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chociaż Subaru chyba też całkiem niezłe, z tego co widzę po mapie. Ciśnie ładnie. Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj troszkę drogę zahaczymy, hop. Typo się nie pierdzieli. Jedzie offroadem ostro. Patrz, 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 jaki gościu. Ty, what? Ty, oż ty w mordę. Ole mnie zrobił, ile do celu? 2 kilometry. Ja pierniczę, co za typ. Ale to było, trzeba przyznać, że to było mistrzowskie zagranie. Muszę mu to, kurde, przyznać. Ja wierniczę, akurat się tak zgrał ten teren, nie? Że w tym momencie, co mnie zepchnął, ja zahaczyłem kołem o tamto. Ja pierdziut. Ej, to jest, tutaj nie ma żadnych zasad, nie? Tutaj się walczy między sobą. Szkoda mi tylko, że już miałem całkiem niezły samochód do wyścigu, chciałem się skitrać, widziałem odpowiedniego dropa, pełno ludzi dookoła i ten dziad mnie musiał. Powiem wam, ekstremalnie, chodź tu, ekstremalnie nudno jest czekać w jednym miejscu. Ja już nagrywam ten odcinek chyba z godzinę i ani razu nie udało mi się w ten sposób rozegrać akcji. O, ile dropiksów tu jest. Wiesz, dojeżdżasz do jakiegoś miejsca, ktoś cię może zauważyć i już będzie chciał cię wyzwać na pojedynek lub nie. No różnie bywa, jak ci zobaczy twój samochód, to ucieknie albo coś się stanie, no nie? No i szans na to, że ktoś się zainteresuje akurat tym dropem, też co niewielkie, zwyczajnie ktoś może mieć dobry samochód i niekoniecznie chce już zbierać następne dropy, tylko liczy właśnie na pojedynki, no nie? Więc moim zdaniem najlepiej jest używać taktyki na kleszcza, po prostu łączyć to z innymi taktykami, nie? Jeśli nadarzy ci się taka sposobność, że widzisz, że jest dużo graczy dookoła, jest mało dropów dookoła i ty jesteś blisko jakiegoś dropu, który niekoniecznie musi być dobry, byleby był ten dymek, no nie? Żeby inni gracze go widzieli z daleka. Wtedy, mając dobrą furę w miarę, możesz się ustawić i czekać na kogoś, no nie? No ale tak... No nie wiem, no tutaj powiem wam, nie udało mi się jeszcze rozegrać takiego fajnego kleszcza, ale będę jeszcze próbował, zobaczymy. Tutaj mamy taką ciekawą furkę, Macan RR. Ktoś się tu zbliża, wyjeżdża z lasu. Przyjedzie tu czy nie? Ominął mnie z daleka, nie wiem czy on mnie widział. Chyba jest tak, że jak ktoś... jak jestem, jak nie... Ty, zawrócił. Może zobaczył tego dropa, nie wiem. Gdzie ma ziomek? Nie wiem, czy zobaczył tego dropa i postanowił zawrócić, czy jak? Czy po prostu chciał się ze mną ścigać? Nie wiem, o co chodzi. Ale myślę, że też trochę zaskoczony był, że nagle ktoś na niego ruszył w pewnym momencie. Teraz pojechał do tego dropa. Widziałem, że się tam na chwilę zatrzymał i chciał go wziąć. Nie wiem, że ktoś go chyba wyzwał. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no, jest to czasochłonne trochę, nie? I... w międzyczasie już byśmy rozegrali kilka fajnych, wiesz, potyczek. Jak uda ci się trafić na początku meczu, w miarę na początku meczu, jakiś dobry samochód, to możesz się pokusić, żeby użyć tej taktyki, nie? Ale to też wymaga takiego wyczucia, że jesteś pewny, że ktoś w okolicy akurat po ten drop przyjedzie, żeby, wiesz, się z tobą spotkać i w ogóle, nie? To wymaga trochę takiego wyczucia, myślę. Ja takiego wyczucia jeszcze nie mam. Nie wiem, które dropy są najlepiej może widoczne z daleka, nie? Bo to chyba głównie o to chodzi. No i też raczej takie coś się rozgrywa w początkowych fazach meczu, chociaż czasami gracze też mają słabe samochody gdzieś tam w końcowych fazach meczu. Różnie to jest, prawda? O, tu jakiś dropik, zobaczcie, w samym lesie, nie? Co jest ciekawe. 6. poziom, Audi RS7, bierę Audi RS7, bardzo, bardzo szybki samochód i on nie powinien być w 6. poziomie, on powinien być w 7., 8., coś takiego. Testowałem go wcześniej, mega, mega szybka fura, naprawdę. Jak gdzieś spotkacie, bierzcie od razu, super samochód. O, tutaj to się chyba pojedynek skończył, przez chwilę mi się pojawił. Czekam tu, o, czekam. A, zobaczcie, tam dalej pojechał, okej. Kurde, i pojechał...
Tutaj też ktoś skończył pojedynek. Bo nie wiem. Albo jest w pojedynku. Chyba. Aha, on chyba prowadzi w pojedynku. Okej. Dobra, to jadę do tamtego typka zobaczyć. Czekaj, czekaj. Co on tu? Ale ten się rozwalił, kurde, współczuję. Trailcata ma! Okej, zobaczę, czy uda mi się Trailcata pokonać. Audi RS7. Audi RS7 ma lepiej. No nie wiem właśnie, czy lepsze przyspieszenie. Na pewno wyższą prędkość. Siódmy poziom kontra szósty, zobaczcie. No, teraz mam sporą przewagę akurat, także to nie będzie aż takie miarodajne. Ale myślę, że RS7 jest i tak lepsze od Trailcata. Zobacz, jak ja tu już szybko osiągnąłem. Trailcatem robiłem... Wygrałem chyba O kurde. Cały mecz chyba wygrałem. Trailcat może mieć przewagę tylko tutaj, nie? Gdzie trzeba tą wodę tu pokonać, takie wszystkie wertepy. To jedynie tu. Ale poza tym... Poza tym Audi. Dobra, co my tutaj będziemy mieli? Tutaj mamy kolejny drop i tu mamy... 900... Nie, tego na pewno nie wezmę. Dobra, robię już siódmy poziom i właśnie Trailcata. I teraz mam ciężki... O kurde. A dobra, wezmę go. Udało mi się poprzedni mecz wygrać. To jest dobry samochód, żeby wyjechać z tego miejsca, ale na pewno nie jest szybszy od Audi RS7. Dobrze zrobiłem. Tutaj mamy dookoła offroad różne i w ogóle... A, i teraz mamy tutaj Dropix. Ustawimy się przy nim, ale powinien być dobrze widoczny z daleka. Schowamy się, jest trochę drzew. No, zobaczymy. Poczekam tu chwilę. Czekam, aż ktoś przyjedzie. No i znowu, teraz mam super furę, jest praktycznie koniec meczu. Pięć kierowców zostało. Ja już muszę się szykować powoli do końcowy, no zobaczcie. Wyjedziemy sobie tu na drogę do tego skrzyżowania, bo tu już w pojedynku raczej nie będzie. Nie uda się zrobić. Za 20 sekund będzie się zmniejszać strefa. Tu sobie wyjedziemy do skrzyżowania, już się ustawimy na końcówę, no. Że widzicie, tryb kleszcza chyba tylko wyłącznie na... W wyjątkowych sytuacjach, no trzeba to łączyć na pewno z inną taktyką, no nie? Dobra, nie wiem, czy mnie tu ktoś jeszcze nie spróbuje zaatakować, bo to różnie może być, ale raczej nie dojedziemy do końca pojedynku, nawet jeśli ktoś mnie wyzwie, a jeśli zniknę z mapy, to... Ktoś tutaj jedzie, zobacz. AMG One jedzie, okej, to będzie ciekawe. No, może porobić. Ciekawe, czy mnie wyzwie na pojedynek. Znaczy, taktycznie dobrze by było, jakby mnie wyzwał, bo wtedy bym spróbował niby pojechać w inne miejsce, nie? Czy coś? Ale patrz, z tej odległości nie widzę, że to jest samochód przeciwnika, no nie? To jest ciekawe. O, co to tutaj przyjechało? Aha, Bronco! On na kierownicy jest mega ciężki. Wszyscy się tu ustawili. Kurde, same 10 poziomy, skubańcy. 20 sekund. Bronco się już rozpędza, czy co on robi? Fajnie by było, jakby było pokazane, kto gra na kierownicy, a kto gra na padzie. Ja bym bardzo chciał jako użytkownik kierownicy, no ale jest jak jest. Dobra! I go. Final showdown in 3, 2. O, ale tutaj same koksy widzę, nice. Okej, na razie sobie pojadę drogą. Ua, ale dziwnie, ale tak coś czułem, że będzie w tym miejscu. Nie no, Bronco chyba rozwali, co? Mercedes nie ma szans. A ja myślę, że będę gdzieś tam... No, trzeci podejrzewam, że mogę być. A może uda mi się Mercedesa rozwalić, zobaczymy. Chociaż powiem wam, że Bronco jest trudne do... O kurde! Ej, what? To drzewo jest nie do rozwalenia? Takie cieniutkie? Myślę, że Bronco jest, no kurde, jednak koksem tutaj, nie? Jakie głupie drzewo, masakra. Ja jadę na pewniaka, myślę, że je rozwalę, no przecież kurde, wszystkie inne takie, tego typu drzewka rozwalałem wcześniej, nie? A to lipa. Ale poszli, kurcze. Tym Mercedesem też przez offroady ładnie. Ale gaz. Aj. No i... Nie no, nie ma szans, tam ci... Kurde, ja jestem do końca, nigdy nie wiadomo co się stanie, może dwóch się między sobą pobije, gdzieś tam się rozwalą. O kurde, już dojechali. Wow, ale szybko. Ej, to były jakieś koksy. To były jakieś koksy zdecydowanie. Jezu, taktyka na kleszcza, ej, ani razu mi nie wyszło. Także będziemy musieli to następnym razem łączyć. Bo naprawdę, ja tutaj spędziłem z jakieś dobre godzinę 15 minut czekając, wiesz, w różnych meczach, wycinając te takie nieciekawe momenty. Jeden chyba wyścig udało mi się wygrać, nie wiem, to było teraz chyba, nie? Godzinę temu, tak mam wrażenie, że godzinę temu to było.
Było pewnie godzinę temu, jak żeśmy wygrali chyba właśnie trajkatem. Teraz trzecia pozycja. Jak dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz. Mercedes. Może właśnie nie wiem, czy Mercedes wygrał, czy Bronco? Nie mam pojęcia, ale chyba ciężko powiedzieć. Myślę, że ja stawiałbym na Bronco jednak, tutaj było sporo offroadu. Gdzieś tam się chłopaki w międzyczasie rozwalili, nie? Ale Bronco to jednak potwór. Jak się na padzie gra, to potwór, ale na kierownicy jechałem nim. Katastrofa. Ciężko opanować. W sumie nie wiem, czy w na dziesiątym poziomie jest jakikolwiek samochód, który na kierownicy można jakoś w miarę dobrze opanować. Chyba wszystkie są takie koksiarskie i trudne do opanowania, nie? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas!